Najpierw pomyślałem sobie, że popełniłem błąd, że się zgodziłem, dlatego że się zgodziłem na konferencję tylko dlatego, żeby tu przyjechać i odwiedzić i zobaczyć, jak tu się wspólnota ma. Bo nie pomyślałem o tym, że ja no, nie bardzo się orientuję w kwestii Ojca Pio, bo ja nie znam za bardzo tego świętego w takim sensie, że no, to jest taki święty powszechnie znany, bardzo lubiany, bardzo wielu ludzi pewnie ma do niego swoje jakieś osobiste nabożeństwo, a ja nie mam jakiejś szerszej wiedzy na jego temat. Nie przeczytałem żadnej książki, która by opowiadała o jego historii, o jego życiorysie. Znam myślę, że mniej więcej to wszystko, co raczej każdy przeciętny katolik, nazwijmy, wie jakieś fakty z życia Ojca Pio. I kiedy przygotowywałem się do tej konferencji, to było tutaj na parafii, do której przyjeżdżam, jak wracam z Lublina do diecezji i siedziałem sobie w pokoiku moim, miałem otwarty komputer, tam miałem jakieś te strony z życiorysami Ojca Pio, miałem Pismo Święte, jakieś te notatki z podręcznika, no i myślę sobie, co by to o tym Ojcu Pio tutaj nawinąć we wspólnocie w Dzierżoniowie. Ale wpadłem na pomysł, że dlaczego w sumie zastanawiam się nad tym w pokoju, skoro na plebanii, w której jestem, jest kaplica. I wpadłem na genialny pomysł, że pójdę do kaplicy. I idąc do kaplicy, przypomniało mi się, że to jest kaplica pod wezwaniem świętego Ojca Pio. Tak w ogóle. No i pamiętałem, że tam jest taka właśnie figurka też w rogu. No i taki szedłem zadowolony do tej kaplicy, a okazało się, że tam jest nie tylko figurka, ale że jeszcze są relikwie. I pozwólcie, że tutaj może to nie jest jakieś bardzo godne miejsce, ale chciałbym, żeby one nie były tak w tle, tylko żeby były tutaj przy nas. I też w tej kaplicy znalazły się relikwie Ojca Pio. Więc od razu sobie myślałem, że Ojciec Pio chyba czuwa nad tym. W takim sensie, że ja tego jakoś, no tak jakoś to wyszło na spontanie, szczerze mówiąc, że ten Ojciec Pio też w znaku relikwii po prostu tam był w tej kaplicy, no i za pozwoleniem się za proboszcza tutaj nam towarzyszą te relikwie. Więc tak sobie pomyślałem, że Ojciec Pio to ogarnia z góry, czyli on nad tym czuwa. A więc też pomyślałem sobie, że to nie jest tak bardzo istotne, żeby znać jakieś takie, powiedzmy, smaczki z jego życia, jakieś takie ciekawostki, tylko żeby uchwycić pewnego ducha, coś, co by nam Ojciec Pio może chciał przekazać. I to, co dzisiaj powiem, moi drodzy, myślę, że to będzie dość trudne, dlatego że to, co chcę powiedzieć, to nie dotyczy ludzi, którzy są początkujący w wierze. Tak naprawdę to, co ja chcę powiedzieć, to jest zaadresowane do ludzi, którzy już wybrali Jezusa Chrystusa. To, co powiem, może trafić tylko do człowieka, który dla niego to jest oczywiste, że Jezus Chrystus jest dla niego kimś najważniejszym w życiu. To, co chcę powiedzieć, jest adresowane do człowieka, który się nie zastanawia, czy w niedzielę, nie wiem, ma iść na Eucharystię, czy nie, tylko to jest dla niego tak oczywiste, jak to, że, nie wiem, wstaje rano i myje zęby. To jest nauczanie też do człowieka, dla którego to jest oczywiste, że to jest stan normalny życia własnej uświęcającej. Nie, to jest tak jak to, że, nie wiem, że rano zakładam ubrania. To jest tak samo oczywiste, że żyję własnej uświęcającej. Więc to jest nauczanie do osoby, która już spotkała Jezusa Chrystusa i która go wybrała wolnym wyborem osobiście i która chce z Jezusem swoje życie przeżywać, chce za nim iść i co najważniejsze, chce go naśladować. To, co dzisiaj powiem, jest skierowane do osób, które chcą naśladować Jezusa Chrystusa i, co ważne, w całości. A więc naśladować Jezusa Chrystusa zarówno w jego momentach chwały, w momentach, kiedy wszyscy za nim szli, ale może w sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na te momenty, w których już za Jezusem tak wiele osób nie szło. Czyli na momenty, kiedy bardzo cierpiał, kiedy był odrzucony, kiedy był krzyżowany, kiedy tak naprawdę umierał. Chciałbym, żebyśmy właśnie tak skupili swoją uwagę na naśladowanie Chrystusa cierpiącego, na pójście za Chrystusem takim umęczonym i zobaczymy, dlaczego to jest dla nas takie ważne. I też Ojciec Pio nas nauczy, jakie postawy w takich sytuacjach, które nas spotkają, związane właśnie z takim rodzajem pójścia za Chrystusem, jak się w tym odnaleźć. Więc chciałbym, żebyśmy dziś
oparli to nauczenie na fragmencie z Księgi Mądrości Syracha. I to będzie Księga Mądrości Syracha. Ja bardzo lubię tą księgę, to jest jedna z moich ulubionych. Przyszedł mi do głowy ten fragment, kiedy myślałem o tym nauczaniu i oprzemy się na rozdziale drugim. Ja nie przeczytam go teraz całego, on jest bardzo krótki, ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie więcej na ten temat porozmawiać z Bogiem, pomedytować, to zachęcam, żeby sięgnąć do drugiego rozdziału Księgi Mądrości Syracha. Więc posłuchajmy fragmentu. Synu mój, jeżeli podejmujesz się służyć Panu, przygotuj się na doświadczenie. Przygotuj swe serce i bądź mężny. Zachowaj spokój w czasie przeciwności. Przylgnij do Pana i się nie oddalaj, abyś na końcu twych dni był wywyższony. Przyjmij wszystko, co ci się przydarzy. Gdy cię upokarzają, bądź cierpliwy, ponieważ złoto oczyszcza się w ogniu, a ludzi wybranych w piecu upokorzeń. Zawierz Panu, a On cię podtrzyma. Wyprostuj swoje drogi i Jemu ufaj. Czy ten, kto ufał Panu, doznał zawodu? Czy ktoś, kto trwał w Jego bojaźni, zaznał opuszczenia? Czy ktoś, kto Go wzywał, zaznał wzgardy? Pan bowiem jest łaskawy i miłosierny, odpuszcza grzechy i ratuje w czasie utrapienia. Chciałbym, żeby ten fragment był dla nas pewnym drogowskazem i tak dla mnie to się wszystko tak łączy w pewną całość, że ojciec Pio będzie takim przewodnikiem i tak on będzie też dla nas czerpał i my razem z nim będziemy chcieli czerpać właśnie z tego fragmentu po to, żeby nauczyć się pewnych postaw, jak odnaleźć się na drodze oczyszczenia. Już przechodzimy do właściwej części nauczania, że chcemy dzisiaj przyjrzeć się pewnemu takiemu, nie wiem jak to określić, ale w duchowości są przyjmowane takie trzy klasyczne, nazwijmy to etapy, które przeżywa dusza, która chce pójść za Bogiem, która idzie za Nim, która Mu się poddaje. I to jest tak zwane oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Oczywiście to nie jest tak, że te etapy są jakoś tak odcinkami, one się w jakiś sposób tam są przemieszane, zazębiają na siebie, ale dziś chcemy przyjrzeć się temu pierwszemu etapowi, którego wszyscy klasycy duchowości chrześcijańskiej, teologowie, które nazywają oczyszczenie. Więc chcemy, żeby naszym przewodnikiem na drodze oczyszczenia był właśnie święty ojciec Pio, bo myślę, że nikt z nas, chyba znając jego życiorys, raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że ten człowiek był potężnie oczyszczany przez Boga. Potężnie oczyszczany poprzez różne wydarzenia swojego życia. Najpierw chcemy się zapytać, dlaczego coś takiego w ogóle ma miejsce? W sensie, dlaczego człowiek, który idzie za Bogiem, wchodzi w etap oczyszczenia? I jeszcze raz powtarzam, mówimy tutaj o człowieku, który już żyje z Bogiem, czyli żyje własnie uświęcającej. Czyli mówimy o człowieku, który jest nawróconym. Nie mówimy o człowieku, który potrzebuje nawrócenia, który potrzebuje zwrócić się ze złego ku dobremu, tylko mówimy o człowieku, który już wybrał Boga i zwraca się, idzie w jednym kierunku od dobrego ku lepszemu. Więc mówimy o człowieku, który jest nawrócony, zwrócony do Boga, który poddał Bogu całe swoje życie. I takiego człowieka spotka, właśnie ten człowiek doświadczy w swoim życiu etapu oczyszczenia. Tak naprawdę ten etap oczyszczenia pewnie przez całe życie on ma miejsce, ale właśnie po co to jest? Dlaczego ten etap oczyszczenia ma miejsce w duszy, która idzie za Bogiem? Można to wyjaśnić na wiele sposobów, ale pomoże nam święty Paweł. Dlatego, że znamy pewnie te słowa, które święty Paweł wypowiada w Piśmie Świętym, w liście do Galatów. Święty Paweł mówi takie zdanie, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A więc w świętym Pawle zaszedł pewien proces, że w nim
to ja, on mówi, że nie żyje już we mnie ja, czyli to ja w jakiś sposób się umniejszało po to, żeby mógł rodzić się i żyć w nim Chrystus. Więc ten proces, który tak sobie nieco upraszczamy i obrazujemy, ten proces wyniszczania mojego ja rozumianego jako egoizmu, jako skupieniu się na sobie i widzeniu tylko swoich potrzeb w takim negatywnym sensie, więc ten proces wypalania mojego egoizmu, mojej pychy, takiego skoncentrowania na sobie i rodzenia się w to miejsce Chrystusa, właśnie ten proces nazwiemy oczyszczeniem. Więc już mamy kolejną informację, że oczyszczenie to jest pewien proces. To jest proces, to nie jest jakiś jednorazowy moment, ale oczyszczenie to jest proces, który będzie zachodził w duszy, która idzie za Bogiem. A więc człowiek, który chce, żeby Chrystus się w nim całkowicie narodził, aby Chrystus całkowicie w nim zamieszkał, tak jak jeżeli ktoś chce za świętym Pawłem powiedzieć, że już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, to wejdzie na drogę oczyszczenia, doświadczy tego, czym jest oczyszczenie. I zwróć uwagę, jeżeli ktoś idzie za Chrystusem i ma taki uczciwy wgląd w siebie, to jestem pewien, że każdy to potwierdzi, że potrzebuje oczyszczenia. Że nie ma takiego człowieka, który by stwierdził, że ja nie potrzebuję oczyszczenia, że we mnie wszystkie takie pokłady wewnętrzne, bo nie mówimy tutaj o zachowaniu, już nie mówimy o jakichś złych czynach, które nazywamy grzechami, że ktoś, nie wiem, kradnie czy kłamie, prawda? Nie mówimy o takich rzeczach, tylko mówimy o pewnych takich stanach wewnętrznych, na które nie mamy wpływu, o pewnych motywacjach, intencjach, że ktoś coś robi z nie do końca czystej pobudki. No i pytanie, jak to zmienić? No weź i się zmień teraz. No nie da rady. Więc proces oczyszczenia to jest działanie Boga w nas na takie elementy tego starego człowieka we mnie, których ja sam nie mogę w sobie jak gdyby usunąć. Więc to Bóg musi swoim działaniem, swoją łaską, posługujmy się tym obrazem też biblijnym, który był w księdze Syracha, że wypalić tego starego człowieka. Dlatego też proces oczyszczenia często się obrazuje właśnie taką metaforą, obrazem ognia oczyszczającego. I chciałem, żebyśmy doszli do takiej świadomości, że każdy z nas potrzebuje tego oczyszczenia. Jeżeli idziemy za Chrystusem, wybieramy Go, to zaczynamy dostrzegać, że w nas nie wszystko jest takie przejrzyste. I to jest bardzo dobry znak. Człowiek, który idzie za Bogiem, coraz więcej widzi. I takich drobnych rzeczy, tak jak wielcy święci, bardzo się uskarżali na to, że mieli takie doświadczenie bycia kimś bardzo dalekim od Boga. Dlatego, że oni widzieli, kim byli na tle świętości, mądrości, miłości, majestatu Boga. I widzieli, że też sami nie mogą z tym nic zrobić, więc musieli się poddać temu procesowi oczyszczenia. Każdy wielki święty, czy byśmy tutaj wzięli kogokolwiek innego z tej naszej listy, tam ze spisu treści z tego podręcznika, każdy z tych świętych doświadczył tego oczyszczenia. I teraz myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że każdy człowiek idący za Chrystusem takiego oczyszczenia doświadczy. I teraz w jaki sposób to się dokonuje? Najczęściej to się, moi drodzy, dokonuje w taki sposób, poprzez jakieś sytuacje, okoliczności, wydarzenia, na które nie mamy bezpośrednio wpływu. Więc to jest coś, co się może wydarzyć w naszym życiu, ale my nie bardzo możemy coś z tym zrobić. A więc jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić w tym wypadku, to w jakiś sposób temu się poddać. Nie, że ten ogień oczyszczenia, który przychodzi, i oczywiście chciałbym, żebyśmy byli o tym przekonani i mieli to też świadomości, że ten ogień oczyszczenia to jest ogień Bożej miłości, że Bóg to robi, bo jest dobry, bo kocha. I to są właśnie pewne sytuacje, na które nie mamy bezpośrednio wpływu, nie możemy z tym nic zrobić. To może być na przykład jakieś oszczerstwo rzucone na mnie. Ja w dzisiejszych czasach, załóżmy, że ktoś napisze coś na mnie w internecie i to opublikują na jakichś portalach, każdy to wkleja to samo. I jak się z tym obronić? Jakie mam szanse?
Żadnych. To może być jakieś upokorzenie, że zostanę upokorzony publicznie czy w jakikolwiek inny sposób. To może być też jakieś prześladowanie, którego doświadczam. Albo od tak zwanych złych, którzy to robią z nienawiści do Kościoła, ale to też może być prześladowanie od, nazwijmy to, swoich, którego doświadczył nasz święty ojciec Pio, dlatego że on najbardziej dostał od swoich, czyli od Kościoła, od swoich przełożonych. To może być też niezrozumienie i o tym było w podręczniku. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że wielcy święci, tacy jak święty ojciec Pio, święta Faustyna, święta Matka Teresa, no znowu chyba wszyscy z tej listy, oni też doświadczali ogromnego cierpienia związanego z tym, że ich nikt nie rozumiał. Że tą Faustynę to mieli za jakąś szurniętą zakonnicę. Że oni, ich otoczenie uważało, że oni są jacyś nie do końca zdrowi na umyśle. Więc oni doświadczali takiego dużego ciężaru związanego z tym, że nikt ich praktycznie nie rozumiał. Więc to też jest coś, czego my możemy doświadczyć w naszych czasach, że ktoś no, kompletnie tego nie rozumie i nijak mu to wytłumaczyć, że ja właśnie spędzam co tydzień 2 godziny tutaj w takiej salce. Jak to komuś wytłumaczyć, nie? I komuś ja to tłumaczę, on po prostu nie w ząb, no, nie łapie, dlaczego ja to robię. I jest to jakieś swego rodzaju cierpienie, oczyszczenie też, że to jest ściana, no, ja tego nie wytłumaczę. Może tak być. I chciałbym, żebyśmy teraz na tym tle zobaczyli sobie, co by nam zaproponował ojciec Pio, w jaki sposób, jaką postawę przybrać względem oczyszczenia, które przyjdzie. Tak czy siak, ono przyjdzie, jeżeli ktoś idzie za Chrystusem i chce pójść za Nim, chce Go naśladować, to oczyszczenie Go spotka. I chciałbym, żebyśmy właśnie wyobraźmy sobie tą sytuację, której ojciec Pio doświadczył. To jest chyba to jedno z najbardziej znanych tych cierpień, których on doświadczył w swoim życiu. Wiemy, że ojciec Pio był bardzo cenionym spowiednikiem, do którego też bardzo wiele osób przychodziło się spowiadać, że też na jego Eucharystię, którą on odprawiał, bardzo dużo ludzi przychodziło też pewnie z racji tego, że no właśnie posiadał stygmaty. I chyba najtrudniejszym wydarzeniem, chociaż no nie wiem, może się go zapytam kiedyś w niebie, na pewno bardzo trudnym wydarzeniem w jego życiu było to, że przez pewien czas nie mógł on sprawować sakramentów. No i kto mu to zakazał? No jego przełożeni oczywiście, więc tak zwani swoi. No, dostał zakaz robienia czegoś, co no, tak naprawdę podejrzewam, że było dla niego najważniejszym istotą, sensem jego życia. Nie mógł tego robić przez kilka lat. I to jest przykład takiego potężnego oczyszczenia, którego doświadczył święty ojciec Pio. I teraz zobaczmy, jak się zachować, kiedy na mnie, też no, pewnie na was nie przyjdzie zakaz odprawiania mszy ani spowiadania, może na mnie przyjść, albo na księdza Jerzego, ale jak się zachować, kiedy przychodzi oczyszczenie, czyli taka sytuacja, na której no, nie mamy wpływu, ale ona będzie nas oczyszczała z skupienia na sobie, z egoizmu, z pychy. I chciałbym, żebyśmy takie 3 rzeczy sobie podali. I oczywiście one wypływają z tego tekstu, który czytaliśmy na początku. Syrach mówi, zachowaj spokój w czasie przeciwności. Zachowaj spokój. Bardzo mi się to podoba, jak to czytałem, że pierwsza rada Syracha i pierwsza rada, którą ojciec Pio by nam zalecił, to zachować spokój. Kiedy przychodzi oczyszczenie w naszym życiu, czy jakaś taka sytuacja, która nas naprawdę potężnie gniecie i nie mamy na nią wpływu, to wtedy zachować spokój. Co to znaczy zachować spokój? To znaczy nie robić jakichś gwałtownych ruchów wtedy. Nie dokonywać jakichś istotnych zmian w naszym życiu. Myślę, że pamiętacie to, kto uważnie słuchał nauczanie, było kiedyś w Szkole Człowieczeństwa, chyba o decyzjach, to podawaliśmy sobie, chyba to kilka razy powtórzyłem, taką żelazną zasadę podejmowania decyzji, że nigdy nie podejmujemy decyzji kiedy? Bardzo się cieszę, to znaczy, że pamiętamy. Super. Generalnie jak przychodzi oczyszczenie,
to będzie to doświadczenie strapienia. Więc to jest pierwsza rzecz, zachować spokój, czyli nie podejmować jakichś gwałtownych ruchów, decyzji. Zachować spokój to też znaczy właśnie to, że to minie, prawda? Ten piec oczyszczenia, który przychodzi, który przyszedł na Wielkich Świętych i który też w jakimś stopniu na nas przychodzi, to nie jest bez końca, więc chcemy zachować spokój, bo to przestanie w końcu palić. Przyjdzie taki moment, że tam na tym palniku trochę skręci się ten Boży kurek, mówiąc już obrazowo bardzo. Więc chcemy zachować spokój, żeby... Oczywiście ja nie chcę tego spłycić, ale tak zachować spokój, żeby z tego rusztu po prostu nie uciec, na którym Boża miłość nas opieka, na którym Boża miłość po prostu wypala nasz egoizm. A więc zachować spokój to znaczy też po prostu poczekać. Poczekać. Bo jeżeli to jest oczyszczenie, które przynosi Pan Bóg, czyli jest faktycznie taka sytuacja, w której możemy rozeznać, że to jest takie oczyszczenie Boże, to chcemy zachować spokój i poczekać, niech ono się dokonuje. Niech ono się dokonuje, bo to jest tylko dla mojego dobra. Po tym oczyszczeniu wyjdę bardziej Jezusowy, mniej skupiony na sobie, bardziej gotowy do służby, bardziej otwarty. Pierwsza rzecz, zachować spokój. Druga rzecz, gdy cię upokarzają, bądź cierpliwy, zawierz Panu, a On cię podtrzyma. Więc drugi element, w ogóle one te wszystkie trzy są ze sobą w jakiś sposób powiązane, ale drugi element to jest trwanie w ufności, może trwanie w cierpliwej ufności. Te dwa słowa chciałem, żeby się tu znalazły. Cierpliwość i ufność, tak w jednym. Czyli trwanie w takiej cierpliwej ufności. Ufność to możemy zamienić, to jest wiara. Wiara równa się ufność, ufność równa się wiara. Więc dlaczego trwamy w cierpliwej ufności i komu ufamy? No oczywiście temu, który dopuścił na nas to oczyszczenie i skoro on to dopuścił, to znaczy, że on też przyjdzie z wybawieniem. Czyli to znaczy, jeżeli on mnie, znowu posługując się tymi metaforami biblijnymi, skoro on mnie wrzucił do tego pieca ognistego, to przyjdzie taki moment, że on mnie z tego pieca wyciągnie. Kiedy? Wtedy, kiedy on uzna za stosowne. I dlatego Syrach nam proponuje, żeby cierpliwie ufać, dlatego że na tym polega zbawienie, że to Bóg decyduje, kiedy i w jaki sposób zbawia. To Bóg decyduje, kiedy i w jaki sposób zbawia. My mamy trwać cierpliwie w ufności, bo ufność polega na tym, że ja wierzę w to, że ten moment przyjdzie, że on na pewno przyjdzie, bo ja trwam w ufności, ja ufam, że skoro Jezus ma tak na imię Bóg zbawia, to On przyjdzie i mnie wyratuje z tego pieca. I trzecia rzecz. Przylgnij do Pana i się nie oddalaj. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest, moi drodzy, wierność. Wierność. Tak jak mówię, one są te wszystkie trzy podobne. W jakiś sposób się łączą ze sobą, jakoś też pewnie zazębiają. Wierność. Chodzi mi wierność w takim ogólnym aspekcie, w sensie wierność trwania w swoich zobowiązaniach, w swoich przyrzeczeniach, może wierność trwania w swoich, bym powiedział, takich fundamentalnych wyborach życiowych. Bo jakoś myśląc o tym punkcie, miałem przed oczami w umyśle, ostatnio jest głośno o różnych przypadkach, właśnie na przykład księży bardzo znanych, którzy nagle odchodzą, bo twierdzą, że już, nie wiem, nie czują powołania na przykład, prawda? I chodzi mi o taki rodzaj wierności, w której ja po prostu zacisnę zęby, no bo dałem słowo. Czy to w kapłaństwie, czy to w małżeństwie, no dałem słowo. I chciałbym tutaj taki cytat przytoczyć.
Ciekawe, czy będziemy wiedzieli, kto to powiedział. Bardzo mi się podoba ten cytat. On dotyczy konkretnie męskości. On został wypowiedziany w takim kontekście, ale go możemy śmiało poszerzyć, ja myślę, w kontekście bycia po prostu chrześcijaninem, uczniem Jezusa. A ten człowiek powiedział tak. Dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości, bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło. Wiecie, kto to powiedział? O, brawo, że śledzimy. To właśnie nie powiedział żaden święty Kościoła katolickiego, tylko to powiedział aktor, piosenkarz, człowiek, który mieszka w Radomiu, jest tak młodym mężczyzną. I mi się strasznie to zdanie spodobało i uważam, że to jest takie prorocze zdanie i takie bardzo ważne też na nasze czasy, że on krótko definiuje męskość i tu możemy też właśnie, nie wiem, poddać to chrześcijaństwu. Mówi, wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i tyle, koniec, że nie dyskutujemy. Nie dyskutujemy z fundamentalnymi wyborami. Ja się nie zastanawiam nad tym. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, też w tym kontekście, która mi osobiście pomaga. Ona dotyczy, to dotyczyło bardziej może właśnie małżeństwa, a to, co ja, to mi pomaga w moim byciu księdzem i też z kolegami się tym umacniamy, tym zdaniem. Kiedyś w seminarium nam to powiedział jeden z wykładowców, a to jest zaczerpnięte z filmu o księdzu Popiełuszce. Może pewnie większość z nas widziała. Jest tam taka scena, kiedy ten Popiełuszko, on doświadcza prześladowań i oczywiście jego życie jest zagrożone. I on w pewnym momencie siedzi taki załamany, gdzieś tam w fotelu na krześle, po prostu siedzi i tak bardzo przeżywa to. I tam też w tym filmie występuje jakiś ksiądz starszy, taki byśmy powiedzieli, taki zacny kapłan. I on podszedł do tego młodego księdza Jerzego, Popiełuszki, i mówi coś takiego. Mówi, jest kapłanem, nie rozczula się nad sobą. Nie? Jest kapłanem, nie rozczula się nad sobą. I my zawsze, kiedy, może nie zawsze, ale bardzo często, kiedy na przykład jakiś kolega się mi coś tam żali, nie, że mu jest ciężko, czy tam w szkole mu dzieciaki dopiekły, to ja zawsze mówię, jest kapłanem, nie rozczula się nad sobą. I tak samo do siebie mówię, że jeżeli mi się wkrada jakieś takie dziwne narzekanie, nie wiadomo na co, to właśnie ten cytat mi się przypomina, tego starszego księdza, takiego widać, takiego mającego w sobie taką wewnętrzną siłę, taki hart ducha i on mówi, właśnie jest kapłanem, nie rozczula się nad sobą, to też można, jest mężem, jest żoną, jest ojcem, jest kimkolwiek, nie rozczula się nad sobą. I to są te trzy postawy i one oczywiście u ojca Pio możemy je zaobserwować. Więc widzimy, że ojciec Pio w tym doświadczeniu zachował spokój, ufność, wiarę w Jezusa Chrystusa, swojego Zbawiciela. Nie zmieniał, nie zrzucił habitu, nie powiedział, że on już nie czuje powołania. Nic takiego. Pozostał w tym piecu i jego egoizm przez to pewnie był wypalany, dzięki czemu Pan Bóg jeszcze wyżej go mógł na wyżyny świętości pociągnąć. Jeszcze króciutko, moi drodzy, bo tak sobie pomyślałem, że ojciec Pio, on by chciał nas nauczyć, co mamy robić, ale ojciec Pio też był takim spowiednikiem, że on też ludzi pouczał. Potrafił tak, wiecie, takie słowo, żeby na przykład czegoś się wystrzegali. Takie bardzo zasadne, konkretne. Więc tak w tym kluczu może krótko trzy rzeczy, których też Syrach nas uczy, czego się mamy wystrzegać, jeżeli chcemy wytrwać w tym piecu, nie załamać się tymi różnymi trudnościami. Więc Syrach mówi tak. Biada lękliwym sercom i rękom znużonym i grzesznikowi chodzącemu po dwóch drogach. Biada sercu słabemu, ponieważ nie wierzy i z tego powodu nie znajdzie obrony. Biada wam, którzy straciliście wytrwałość. Co uczynicie, gdy was Pan nawiedzi? I króciutko trzy rzeczy, o których myślę, że ojciec Pio też by powiedział nam biada, żeby tego unikać. Syrach mówi biada lękliwym sercom. I myślałem, co to jest za lękliwe serce? To jest serce, w którym
nie ma Słowa Bożego, w którym nie ma takiej mentalności Bożej. Bo tam, gdzie nie ma Słowa Bożego, tam będzie się wkradało albo ludzkie myślenie, albo jeszcze gorzej diabelskie. I będzie się wkradał lęk. Taki, wiecie, bo w miłości, mówi Słowo Boże, nie ma lęku. I w takim myśleniu Bożym nie ma miejsca na lęk. Więc Syrach nas przestrzega przed lękliwym sercem. Czyli jeżeli w sercu nie będzie takiego myślenia przepełnionego Ewangelią, takim Bożym światem, to tam będzie się wkradał lęk. Druga rzecz. U Syrach mówi: biada grzesznikowi chodzącemu po dwóch drogach. Pamiętamy, podręcznik mieliśmy cały dwie drogi. Droga życia, droga śmierci. I Syrach mówi, jak będziesz szedł dwiema drogami, to długo nie pójdziesz, bo się w końcu rozkraczysz i się rozjedziesz. Więc to też jest wezwanie do takiego radykalizmu. To nie znaczy, że nie będziemy upadali na drodze życia, będziemy, ale no, krótka piła, albo wybieram drogę życia, albo drogę śmierci. Nie ma trzeciej opcji. I trzecia rzecz, mówi: biada tym, którzy stracili wytrwałość. Dlaczego biada? Bo jak stracisz wytrwałość, ja i ty, to nie dostrzeżemy Boga, który przychodzi ze zbawieniem. Bo powiedzieliśmy, że nie wiemy, kiedy Bóg przyjdzie ze zbawieniem. Może tak, że straciłem wytrwałość, a tak znowu upraszczając, za minutę przychodzi Bóg ze zbawieniem, a ja osłabłem wytrwałości i się nie chwyciłem jego dłoni. Dlatego Syrach mówi, że biada sercom niewytrwałym, bo one nie doświadczą zbawienia, bo zbawienie przychodzi wtedy, kiedy jego oczekujemy, trwamy i wtedy jest szansa, że chwycimy się tej dłoni zbawczej Chrystusa. Moi drodzy, już ostatni akapit, który chciałem jeszcze zaznaczyć, dlatego że ojciec Pio mi by tego już nie wybaczył i by mnie chyba z nieba wykopał, gdybym nic nie powiedział o Eucharystii. Bo ojciec Pio, w ogóle jakby ojciec Pio był wikarem tu w Matce Kościoła, to nie wiem, czy by ktoś chodził na mszę. Bo on strasznie długo odprawiał po prostu, prawda? Jak tutaj czasami, jak tu byłem wikarem, to... A, powiem to, że ludzie na kolędzie, o, bo ksiądz tak fajnie odprawia, że jest tak szybko, sprawnie, jest dobrze. Więc ojciec Pio, co by nam chciał powiedzieć o Eucharystii? Dlatego, że, moi drodzy, Eucharystia jest takim miejscem, gdzie Chrystus, dlatego, że tą metaforę oczyszczenia, ją możemy rozpatrywać w tym obrazie wypalania, ale możemy ją też rozpatrywać w takim obrazie bycia łamanym przez Boga. I zwróć uwagę, że w Eucharystii Chrystus jest łamany przez kapłana. Jak ten chleb, który jeżeli połamiemy na wiele części, to tym więcej ludzi się naje tymi kawałkami chleba. Więc Eucharystia jest taką przestrzenią, w której my całkowicie możemy się poddać Bogu. Tak jak Chrystus w Eucharystii składa się swojemu Ojcu i my dzięki tej Jego doskonałej, jedynej ofierze możemy korzystać z tego dobrodziejstwa Eucharystii, my mamy okazję duchowo się włączyć w to. I to jest najważniejsze, dlatego że wtedy, kiedy duchowo dajemy się połamać Bogu w Eucharystii, to oczyszczenie ma sens. Dlatego, że łamanie, oczyszczenie samo w sobie byłoby bez sensu, no bo to boli, bo to pali, bo to łamie, bo to jest nieprzyjemne. Eucharystia pokazuje, że kierunek jest jeden, że Bóg wszystko to robi w jednym celu. Wiecie po co? Żeby cię rozdawać. Bóg po to cię łamie, po to cię oczyszcza, żeby cię rozdawać. Żeby rozdawać siebie w tobie, o może jeszcze ładniej. Jeżeli w tobie zamieszka Chrystus, to Chrystus będzie rozdawany w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, twoim dzieciom, w twoim miejscu pracy. I to jest istota tego procesu. Dlaczego Bóg nas temu procesowi poddaje? Dlatego, że On nas oczyszcza, wypala po to, aby On mógł w nas zamieszkać i po to, aby On mógł siebie w nas rozdawać innym. Amen.